Witajcie w kolejnym odcinku Joomla to Proste, a dzisiaj zajmiemy się YouTube'em. Taki popularny serwis do zamieszczania filmów. A więc, jak w Joomla zamieścić zwykły film lub playlistę? No zaczniemy od tego, że trzeba stworzyć sobie artykuł. Ja już tutaj mam jakiś stworzony. I będziemy sobie wklejać link z YouTube'a. Tak, zaznaczymy sobie wszystko, Ctrl C, skopiujemy sobie, wracamy na nasze zaplecze i wklejamy. I zaraz zobaczymy, co się stanie. Zapisujemy. No coś nam się zapisało, tak. Przychodzimy sobie na stronę frontową i patrzymy, że no niestety, ale nie działa to tak, jak powinno. A no nie działa, no bo yy, edytor TinyMC filtruje nam Treść, jaką sobie wklejamy. Jak sobie z tym poradzić? No, otóż, bardzo prosto. wychodzimy z artykułów, wchodzimy sobie do rozszerzeń, dodatków i wyszukujemy sobie editor. Mamy editora TinyMC w nim e zabronione elementy i usuwamy iframe. E Będziemy po prostu z niego korzystać. Zapisujemy nasze zmiany. Wracamy do artykułu, w którym pisaliśmy. No i teraz tak, samo wklejenie tego linku to tak naprawdę nie zadziała. Trzeba go usunąć w tym momencie. I na dole mamy taki przycisk jak przełącz edytor. Przełączamy. Ctrl V to co żeśmy mieli wcześniej skopiowane z YouTube'a. I zapisujemy sobie nasz artykuł. I w tym momencie już mamy na samym, nawet podglądzie, w naszym artykule, że nam się pojawił. Sprawdźmy sobie na naszej stronie, czy się tak stało. Tak się stało. Super. Czyli mamy pierwszą opcję z głowy. OK. Kolejna opcja będzie popularny taki dodatek, ale jak umieszczać w nim filmy. Mam tutaj taki przykład, który, jak widać w artykule, zamieszczamy sobie takiego shortcoda, jak YouTube. Podajemy albo cały adres, a jak nie chcemy całego adresu, to jest akurat przykład związany z playlistą. Ale ja sobie tutaj pozwolę zrobić drugi przykład. Tylko i wyłącznie z jednym utworem. Skopiuję to sobie. I usunę całość. Co nam będzie potrzebne, już wam mówię. O, to jest playlista. Tu mamy jeden utwór i samą końcówkę, samo ID sobie skopiujemy. Jak sobie skopiujemy? Wracamy na nasze zaplecze i wklejamy sobie. I teraz tak. Pierwszy link będzie do playlisty. Drugi będzie do pierwszego utworu. Akurat z tej listy, z tej playlisty tak się złożyło, ale teraz jedna uwaga: żeby z albideo skorzystać z playlist, trzeba skopiować ten oto cały link, który tutaj Wam zaznaczam. Bez tego niestety to nie będzie działało, nawet jak wkleimy sobie tylko i wyłącznie ID i całą ID playlisty. No niestety. Także najlepiej skopiować sobie cały ten link, tak jak jest tutaj pokazane na obrazku. Dobra, zapisujemy. Mamy ładnie zapisane, ale warto było opublikować jeszcze ten artykuł. Czyli jeszcze raz zapisujemy. Mamy zapisane. Przechodzimy na stronę frontową. Odświeżamy. I mamy. W pierwszym wypadku mamy playlistę. Mamy playlistę. W drugim przypadku mamy zwykły e, utwór 1. Dobra, to jest drugi sposób. Zapisujemy i zamykamy sobie ten artykuł, a za chwilę Wam pokażę e, jak skorzystać z OS z YouTube oraz jak wykorzystać drugi edytor, w którym też możemy umieszczać linki do YouTube'a, A więc jak umieszczać linki wykorzystując OS YouTube. Mamy artykuł. Otwórzmy go sobie. No i przygotujmy sobie, żeby był do opublikowania i wróćmy sobie do naszego YouTube'a. Weźmy sobie jakikolwiek pierwszy lepszy utwór. Kopujemy tym razem cały link u góry. Calutki. No, zrobimy kombinacją znaną Ctrl C, Ctrl V. Otóż. Ten dodatek działa tak, że wystarczy, że wklejamy link, tylko i wyłącznie. Zapisujemy nasz artykuł. Mamy ładnie zapisane. Przechodzimy na stronę frontową, odświeżamy i voila! Mamy nasz, yy, naszą piosenkę. Działa to identycznie z playlistą. Wystarczy skopiować link, wkleić do artykułu i to jest wszystko. Oczywiście, jeśli byśmy chcieli kontrolować jakieś parametry, możemy to zrobić poprzez dodatki z YouTube, i tam mamy kilka parametrów, których możemy sobie, które możemy sobie ustawić. I ostatnia ode mnie dzisiaj propozycja, czyli umieszczanie filmów za pomocą JC albo JC, jak to woli. Ale do tego, żeby używać JCE, trzeba zainstalować jeszcze MediaBox. On jest darmowy i można go sobie pobrać ze strony JCE. Jest oczywiście też tutorial, co i jak zrobić, jakby ktoś sobie nie radził. Wszystkie linki będą oczywiście w opisie, jak i w filmie. Gdzieś tutaj o. Z lewej albo z prawej. No, ale ok. Jak to zrobić? Szybki kurs. Oj, zaraz do Was wracam. Ok, już z Wami jestem. Przygotujmy sobie artykuł najpierw do publikacji. I tutaj mam przygotowane dwa linki: pierwszy do pojedynczego artykułu, drugi jest do playlisty. Kopiuję sobie, zaznaczam i ustawiam, że to będzie link. Wklejam sobie adres URL, przechodzę na zakładkę pop-up, wybieram sobie JSC, jakąś nazwę mogę sobie podać, mogę sobie zdefiniować rozmiar okna, bo będzie się to otwierać w oknie, i mogę sobie na przykład zdefiniować typ YouTube. No, i ok, biorę sobie insert i w tym momencie zrobię tak samo od razu z playlistą. Skopiuję sobie całość. Zaznaczę, że to jest link. Wkleję sobie tutaj, przechodzę na pop-up jeszcze raz. JCE. Znowu tam sobie nadam nazwę. Pop-up JCE. Zrobimy 400 na 200. 50 też zaznaczymy że jest to YouTube No i zapiszemy sobie nasz artykuł zobaczymy co się stanie Przechodzimy na naszą stronę główną odświeżamy sobie No i mamy hmm. mamy mamy jak mamy przez link Zadziałał po prostu OS YouTube, którego zapomniałem wyłączyć, ale już się poprawiam. OK, już jestem z wami z powrotem. OS YouTube został wyłączony. Jak sami widzicie, działa y, bardzo szybko i automatycznie. Nie trzeba się wcale męczyć. Wystarczy linki wklejać. No dobra, ale nie o tym. Y, JCE, dwa linki. Tutaj mamy taką ikonkę, która sygnalizuje, że to jest pop-up. Możemy ją sobie tam w konfiguracji wyłączyć, lub też nie. Co robimy? Klikamy na link. Mamy ładny opis. Pojedynczy link się nam ładnie otworzył. Możemy sobie zrobić play. Działa, działa. Zamykamy. Przechodzimy sobie do playlisty. Widzicie, mniejsze okienko się zrobiło. Playlista jest, jest. Czyli działa. Trzeba zwrócić jedną uwagę że tutaj dodajemy dodatkową bibliotekę która dość sporo waży i jeśli nie chcemy zbytnio obciążać strony, no to mamy do wyboru inne dodatki które wam dzisiaj pokazałem Alvideos to nie tylko YouTube bo, tylko, bo jeszcze masa innych serwisów hostingujących filmy a jest YouTube Obsługuje tylko YouTube'a, ale ma też możliwość drugiego pluginu i obsługuje również dobrze Vimeo. No i wspomniany wcześniej MediaBox też wspiera kilka hostingów. Także do wyboru jest kilka opcji. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to subskrybujcie kanał, dajcie łapkę do góry, ja będę wdzięczny i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!